Do pracy strażaka potrzeba szybkich nóg i silnych mięśni. A jeśli dodać do tego najbardziej specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, to już połączenie doskonałe. Takie warunki ma teraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. 31 marca 2015 roku komendant miejski wspólnie z prezydentem miasta podpisali umowę o dofinansowanie zakupu supernowoczesnego auta strażackiego. Doskonale wiemy, że tych zdarzeń różnych, nieprzewidzianych, związanych z bezpieczeństwem, zagrożeniem bezpieczeństwa po prostu jest bardzo dużo i w związku z tym, jeśli mamy z jednej strony bardzo dobrze przygotowanych strażaków, z drugiej strony również wysokiej klasy sprzęt, to jestem przekonany, że nasi mieszkańcy będą bezpieczni. Straż Pożarna w Olsztynie, aspirant Markowski. Przyjąłem zgłoszenie. Uwaga, ogłaszam alarm dla zastępu 301-21. Pali się poszycie w lesie za lotniskiem. Olsztyn, ulica Sielska, Dajtki. Do tej pory strażakom z Olsztyna brakowało auta, które poruszałoby się bez problemu po trudnym terenie. Nowy wóz spełnia ich oczekiwania. Zapewnia sprawne poruszanie się poza utwardzonymi drogami, po drogach zaśnieżonych, rozjeżdżonych, z uszkodzoną nawierzchnią. Może pokonywać takie przeszkody komunikacyjne jak wysokie krawężniki czy progi, a nawet brodzić w wodzie do głębokości 80 cm. Wysoki samochód, terenowy. Także można wszędzie wjechać, także osoby, które mieszkają poza miejscowościami, tak jak Olsztyn, gdzie jest trudny dojazd, nie ma tej drogi, jest dużo kałuży, nie ma asfaltu, jest łatwy, będzie dojazd dla nas. Także to jest duży plus dla nas. Wjedziemy wszędzie, także proszę być pełen optymizmu, dojedziemy, ugasimy, będziemy bezpiecznie. Jest to samochód typu szeregu średniego, samochód ratowniczo-gaśniczy, czyli nie tylko gaszenie pożarów, ale wszelkiego rodzaju inne miejscowe zagrożenia. Czy to wypadki w komunikacji drogowej, kolejowej, ratownictwo techniczne, namiastka ratownictwa chemicznego, ponieważ samochód posiada sprzęt umożliwiający prowadzenie m.in. rozpoznania w zakresie chemicznym. Jakie inne atuty ma to cacko, bo tak nazywają swoje nowe auto sami strażacy? Zabudowę pożarniczą wykonano w całości z materiałów odpornych na korozję, a to pozwoli wydłużyć żywotność pojazdu. Kabinę wyposażono w podstawowe systemy bezpieczeństwa. Dodatkowe niezależne ogrzewanie, klimatyzację, monitor LCD i kamerę cofania, a także sprzęt łączności oraz dodatkowe oświetlenie. Ponadto w porównaniu ze swoim poprzednikiem to auto ma więcej środków gaśniczych. Większy zbiornik wody, bo nie 2,5, ale 3,5 tony. Aparaty tlenowe znajdują się w kabinie, a nie poza nią, więc czas działania skraca się do minimum. Nowy nabytek to pomysł kapitana Krzysztofa Kurowskiego, zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1. Przedsięwzięcie pomógł wdrożyć Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kosztowało 690 tysięcy złotych. Dofinansowanie unijne wyniosło aż 555 tysięcy. To nie pierwszy zakup strażaków wsparty funduszami europejskimi. Gdyby nie one, nie byłoby mowy o dynamicznym doposażaniu jednostki w sprzęt i specjalistyczne auta. To wielka, wielka ich zasługa, że w ogóle te samochody przez nich zostały kupione. To oni chodzili, dbali, prosili, zabiegali w gminach, żeby gminy pisały wnioski i ubiegały się o te pojazdy. 31 lipca 2015 roku nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy oficjalnie oddano do użytku. Komendant przekazał też wcześniejsze auto innej miejskiej jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Dotąd użytkowany samochód 11-letni na podwoziu Mercedesa zostanie przesunięty do jednostki olsztyńskiej, jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie. Jednostka jest w krajowym systemie
to również przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w mieście. Czy dodatkowe auto przyda się olsztyńskim strażakom? Statystyki mówią same za siebie. Tylko od początku 2015 roku wyjeżdżali do akcji aż 1900 razy. Każde takie nowe auto oznacza większe możliwości niesienia pomocy, a w efekcie większe bezpieczeństwo mieszkańców.